W piosence brzmiało wiosna, cieplejszy wieje wiatr i chyba w naszym lutowym, co prawda jeszcze zimowym programie powieje sportową wiosną. I myślę, że będziemy mogli sobie też tak zaśpiewać wiosna, ach to ty, przynajmniej tak będą śpiewali piłkarze Odry Opole. Jutro bowiem będą oni rozpoczynali rundę rewanżową i o tym dzisiaj powiemy między innymi w naszym programie. Wszystko może się wydarzyć i bardzo w to mocno wierzę, że ten rewanż nam się uda i przywieziemy dobry wydźwięk z Łodzi. Będzie nie tylko o piłkarzach zawodowcach, ale także i o amatorach, którzy spotkają się na Orliku w Czarnowąsach. Wyszło to od samych zawodników jeszcze 2 lata temu, którzy sami chcieli, żeby coś zorganizować na Orliku w okresie zimowym. A na koniec zaprosimy Państwa na tatami, ponieważ inaugurację sezonu czeka także opolskich judoków. Impreza zarangowana Polskiego Związku Judo, która liczy się do kwalifikacji do Mistrzostw Europy i do reprezentacji. Pierwszoligowi piłkarze Odry Opole wracają do boju i na początek czeka ich trudne wyjazdowe spotkanie, nie byle gdzie, bo w jaskini Lwar. I na dodatek u drużyny, która przez lata nazywana była rycerzami wiosny, mowa o ŁKS-ie, oby tym razem Odra częściej przyjeżdżała z tarczą, a nie na tarczy. I my liczymy, że Opolanie przywiozą cenne ligowe punkty z Łodzi, bo inauguracja rundy jesiennej nie należała do najlepszych. Bardzo mocno pamięcią wracam do tamtego meczu. To była jedna z tych porażek, której mocno nie przeżyłem, oglądając naszą drużynę, ale głównie wynikała ona z tego, że byliśmy po bardzo ciężkim sezonie poprzednim, kiedy do ostatniej kolejki walczyliśmy o utrzymanie. Sezon przygotowawczy do tego okres przygotowawczy do tego sezonu był dość trudny, tam był mecz z Lechem Poznań, trochę był rwany i szarpany. Ten mecz z ŁKS-em Łódź był trochę takim, brzydko powiedzieć, ale meczem przygotowawczym do kolejnej fazy. Porażka, która była, ona była bardzo bolesna ze względu na wynik. 4-0 przegrać u siebie to bardzo boli. Wydaje mi się, że przegraliśmy wówczas z pretendentem do awansu, jednym z zespołów, który kandyduje do awansu i tak faktycznie jest. ŁKS wciąż jest na drugiej pozycji w tabeli. Ostatnie mecze nie są dla nich pewnie zadowalające. Może to też był dla nich taki falstart do tej rundy rewanżowej. My jednak idziemy tam z innym trochę nastawieniem niż graliśmy tutaj z ŁKS-em. Na pewno z rządzą rewanżu, bo przegrać się 4-0 to bardzo mocno w głowach zawodników tkwi, więc na pewno będą mieli swoją chęć rewanżu, swoją chęć pokazania swojej wyższości. Będzie to na pewno bardzo trudny mecz, bo jedziemy i gramy z zespołem bardzo dobrze przygotowanym do sezonu, bardzo dobrze zorganizowanym, i klubem o troszkę wyższym potencjale niż my obecnie. Ale to jest tylko i wyłącznie piłka nożna, więc wszystko może się wydarzyć i bardzo w to mocno wierzę, że ten rewanż nam się uda i przywieziemy dobry wydźwięk z Łodzi. Początek jutrzejszego meczu w Łodzi o godzinie 12:40. Natomiast do połowy marca odpoczywać będą ekstraklasowi futsaliści Dremanu Opole Komprachcice, ale pewnie sporą grupę właśnie tych futsalowych piłkarzy zobaczymy podczas turnieju na sztucznej trawie Orlika w Czarnowąsach. Tam bowiem rozegrany zostanie turniej piłkarzy amatorów zatytułowany Pożegnanie zimy. I na tę już drugą edycję turnieju zaprasza jego pomysłodawca i organizator Łukasz Wielichowski. Organizujemy drugi turniej, zimowy turniej piłki nożnej. Biała piłka. Mieliśmy docelowo wystartować 16 stycznia. Fajnie wtedy śnieg przyprószył, ale niestety obostrzenia nam nie pozwoliły, żeby zagrać, ale całe szczęście jest możliwość nadrobić teraz zaległości i w najbliższą sobotę już gramy turniej. Wyszło to od samych zawodników jeszcze 2 lata temu, którzy sami chcieli, żeby coś zorganizować na Orliku w okresie zimowym. Zorganizowaliśmy w zeszłym roku taki turniej, gdzie zgłosiło się do niego 19 drużyn, a może zagrać tylko 16. W tym roku zgłosiło się 17 drużyn, też zagra 16 drużyn. Jednej drużynie niestety musiałem podziękować. Na początku 4 grupy po 4 zagrają mecze i później przechodzimy już do ćwierćfinałów, półfinały, mecze o trzecie miejsce i finał. Dla najlepszych czekają nagrody, takie jak m.in. puchary, piłki czy pizza ufundowana przez jedną z lokalnych pizzerii. Wszystko odbędzie się tutaj oczywiście w reżimie sanitarnym, tylko zawodnicy, którzy będą przebywali na boisku, będą mogli bez maseczek poza obiektem. Oczywiście wszyscy będą zawodnicy, będą proszeni o to, żeby poruszać się w maseczkach. Przy każdym wejściu na boisko tak samo będzie stał płyn do dezynfekcji i zawodnicy będą proszeni o to, żeby zdezynfekować ręce przed meczem. Jest to turniej zaplanowany dla wszystkich zawodników, bez względu na to, czy grają gdzieś na dużych boiskach, czy nie. W przeciwieństwie, jak ma to miejsce w Opolskiej Lidze Orlika Olo, formuła jest otwarta, wszyscy będą mogli w zasadzie pograć, ale ważne jest to, że będą to zawodnicy pełnoletni.
Dobrej zabawy zatem życzymy piłkarzom, amatorom, choć może i wśród nich znajdą się także i zawodowcy. I przechodzimy do zmagań ligowych. Na opolski parkiet powracają superligowi szczypiorniści KPR Gwardiopole. Po ubiegłotygodniowej pewnej wygranej z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski naszych szczypiornistów czeka spotkanie z dużo trudniejszym rywalem, czyli z Chrobrym Głogów, a początek tego spotkania w Stogu Arenie o godzinie 19:15. A przed szczypiornistami, o których mówiliśmy, na parkiet wyjdą nasze pierwszoligowe siatkarki. Wilczyce z Opola, czyli liderki Unii, mierzyć się będą z drużyną AZS-u Politechniki Śląskiej z Gliwic. Ten mecz w hali Stegu Arena również o godzinie 14:00. Wyjazdowe spotkanie czeka z kolei drugoligowych siatkarzy AZS-u Politechniki Opolskiej. Oni mierzyć się będą z Kęczaninem Kęty. I proszę Państwa, jeszcze pierwsza liga koszykarzy, czyli nasz Wigri AZS Politechniki Opolskiej jedzie do Pruszkowa na spotkanie ze Zniczem. Mamy nadzieję, że podopiecznym Rafała Knapa uda się zgasić ów Znicz w najbliższą niedzielę. Początek tego spotkania w Pruszkowie o godzinie 17:00. I zmieniamy dyscyplinę. Puchar Polski Juniorów i Juniorek zainauguruje tegoroczny sezon judo. Turniej odbędzie się jutro w hali przy ulicy Kowalskiej. I to pierwszy z dwóch dni, kiedy to właśnie na tatami rywalizować będą młodzi judocy z całej Polski, bowiem w niedzielę z kolei pojawią się nasi młodzi reprezentanci województwa opolskiego. Obydwa turnieje mają bardzo ważną rangę i znaczenie, o czym przypomina prezes TSU Gwardiopole, Tomasz Błach. W sobotę mam imprezę pod nazwą Puchar Polski Juniorów i Juniorek, czyli tak naprawdę impreza rangowana Polskiego Związku Judo, która liczy się do kwalifikacji do Mistrzostw Europy i do reprezentacji. Udział w tych zawodach będzie brało dwa kluby opolskie, czyli KJ AZS Opole i TS Gwardiopole. No i wydaje mi się, że będzie to grupa około 12-13 osób, w zależności od tego, jak będzie jeszcze zdrowie niektórych zawodników. No i nie ukrywam, liczymy tutaj na jakieś, powiedzmy, sukcesy indywidualne w tej grupie wiekowej. W sobotę będzie brała, jak na dzisiaj, rekordowa liczba uczestników, czyli około 300 osób na dzień dzisiejszy jest zgłoszonych z 82 klubów z całej Polski. Tutaj to są przyszli, wydaje mi się, medaliści Mistrzostw Europy, Świata czy Igrzysk Olimpijskich. No i naprawdę ta grupa jest bardzo ciekawa. W sobotę zaczynamy o godzinie 10:00, z tym, że zawody są rozbite na dwie tury ze względów sanitarnych, bo jest bardzo duża liczba osób. W niedzielę mamy zawody pod nazwą Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego. To jest grupa U11, także praktycznie dziecko młodzik. No i to są mistrzostwa dla nich rangi Mistrzostw Polski kategorii seniorów. Okręg opolski zrzesza 10 klubów z całego województwa, jest to spora ilość. W tej chwili zapowiedziało się ponad 100 osób, jeżeli chodzi o udział tej młodzieży. No i wydaje mi się, że to jest sporo, jeżeli chodzi o nasze niezbyt wielkie województwo. W niedzielę zaczynamy o godzinie 12:00 i ze względu, że jest to liczba względów sanitarnych dopuszczona, będzie od razu rozgrywane te zawody będą. No i trudno przewidzieć, do której się skończą, bo to jest czas nienormowany, ale wydaje mi się, że walki finałowe powinny być gdzieś koło godziny 15:00. I na zakończenie jeszcze coś dla miłośników ruchu, aktywności, relaksu na świeżym powietrzu. Bo wiosna idzie, proszę Pani. Bo wiosna idzie, dokładnie. Trzeba już zatem też myśleć o tym, co latem, jak się będziemy prezentować, na przykład na plażach. Całe życie na wdechu. Donat, w takim razie coś dla Ciebie przypomnimy, że tradycyjne morsowanie albo też trening biegowy, grudzik niedzielny. Ja byłem na treningu koszykarskim, to na ten tydzień wystarczy. A czy Państwu wystarczy czasu, żeby emocjonować się wydarzeniami z udziałem opolskich zespołów? Przypomnijmy sobie zatem, co czeka nasze drużyny. Piłkarze Odry Opole rywalizować będą w Łodzi, z kolei szczypiorniści Gwardiopole na własnym parkiecie zmierzą się z Chrobrym Głogów. Siatkarki zagrają u siebie na własnym parkiecie z Gliwicami. Nasza męska Politechnika Opolska jedzie do Kęt na mecz z Kęczaninem. Z kolei koszykarze AZS-u Politechniki Opolskiej pojadą do Pruszkowa na spotkanie ze Zniczem. A z kolei w Opolu dwa dni emocji judo, także w wydaniu ogólnopolskim. I to wszystko dzisiaj w naszym programie. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby byli Państwo z nami i obserwowali to, co dzieje się na naszych stronach internetowych czasnaopole.pl, opole.pl i sportowoopole.pl. A relacje ze sportowych wydarzeń weekendu także na naszych facebookowych stronach Sportowego Opola, Opola i Czasu na Opole. A jeszcze jedno, zdradzę Państwu, Daria do tej pory jeszcze nie ćwiczyła, a wiosna przecież idzie dużymi krokami. Ja ćwiczyłam, tylko nie widziałeś, natomiast bardzo chętnie zapraszam Donata, Państwo świadkami na trening biegowy. Co się odwlecze, to nie uciecze. Dziś to już wszystko. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień.